Poniedziałek, 27 listopada, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Coraz bliżej wielkich zmian w parkowaniu w Katowicach. Kierowcy będą musieli przyzwyczaić się nie tylko do nowych cen, ale również opłat tam, gdzie do tej pory ich nie było. Zdziwić mogą się na przykład ci, którzy zostawiają samochód na placu Sejmu Śląskiego. Łukasz Kądziołka. Ciasno, ciaśniej, plac Sejmu Śląskiego w Katowicach. To miejsce, które przyciąga bardzo dużo kierowców, choć nie jest tu łatwo zaparkować. Bardzo źle, ciężko, właśnie szukam miejsca, ale chyba tu nie można stać. Kierowcy stają tu, gdzie popadnie, a to pod okiem Wojciecha Korfantego, a to pomiędzy innymi samochodami i blokują wyjazd. Numery telefonów za przednią szybą to tutaj standardowy sposób kontaktu. Karteczka z numerem telefonu musi być. Tak. Bo to taki problem, że ludzie potem czekają na długo. I miała pani taką sytuację, że ktoś przyjechał i dzwonił do pani? Tak, tak. To duże ciasto. Jednak niebawem na placu Sejmu Śląskiego zajdą poważne zmiany. Od 1 grudnia jeden z największych darmowych parkingów w centrum Katowic stanie się płatny. Niektórzy wierzą, że dzięki temu z parkowaniem będzie tu łatwiej. Myślę, że tak, że będzie to na chwilę do urzędu tak załatwić i odjechać. Trudno przewidzieć, czy nadal niektórzy będą na placu Sejmu Śląskiego zostawiali samochód na dłużej. Za parkowanie do 30 minut trzeba będzie zapłacić 2 zł, a za całą godzinę 4 zł. 1 grudnia rusza strefa płatnego parkowania i śródmiejska strefa płatnego parkowania i plac Sejmu Śląskiego zostaje włączony w tę strefę, w związku z czym nie ma już mowy o bezpłatnym parkowaniu, tak jak to było dotychczas. Opłaty trzeba będzie ponosić i będzie to egzekwowane i weryfikowane przez odpowiednie służby. Miasto wprowadza zmiany, żeby wymusić rotację na miejscach parkingowych. Plac Sejmu Śląskiego znalazł się w strefie B. To oznacza, że mieszkańcy strefy płatnego parkowania będą mogli parkować tu w ramach parkingowej karty mieszkańca. Wniosków o karty przybywa z dnia na dzień. Do tej pory mieszkańcy złożyli ich już prawie 6 tysięcy. Z których 4400 już zostało pozytywnie rozpatrzonych. Na teraz wszystkie wnioski są właściwie rozpatrzane na bieżąco, ale rzeczywiście można zauważyć, że im bliżej tej daty granicznej, 1 grudnia, tym zainteresowanie jest większe, bo przez ostatni weekend na przykład wpłynęło 500 wniosków. Wnioski mogą składać osoby zameldowane na stałe w Katowicach oraz czasowo, ale jednocześnie rozliczające tu podatek dochodowy. Dzięki parkingowej karcie mieszkańca będzie można nie tylko parkować w obrębie całej strefy, ale również w miejscach, w których parkowanie dla innych będzie przynajmniej teoretycznie niemożliwe, czyli za znakami zakazu postoju. Stwierdzimy popełnione wykroczenie, czy będziemy reagować na popełnione wykroczenie, to bardzo prosto sprawdzimy, czy dana osoba może w tej strefie parkować, czy nie może po prostu parkować i będzie ponosiła, gdy nie będzie mogła, po prostu nasze działania będą takie jak związane z normalnym wykroczeniem. Jak to będzie działało w praktyce, okaże się już w tym tygodniu. Można spodziewać się, że kierowcy przyjadą na plac Sejmu Śląskiego i nadal będą się wciskać między już zaparkowane samochody oraz stawać na zakazach postoju. Od władz miasta zależy, czy podejmie próbę walki z przyzwyczajeniami tysięcy kierowców. Policja zatrzymała 2 18-latków, którzy prowadząc transmisję w internecie znęcali się nad 2 młodymi kobietami. Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, nastolatkowie wyjechali za granicę. Zostali zatrzymani tuż po powrocie do Polski. W prokuraturze okręgowej w Katowicach obydwaj usłyszeli już zarzuty. Paweł Jędrusik. Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad pokrzywdzoną, nieudzielenia pomocy i usiłowania obcowania płciowego z jedną z kobiet. Dodatkowo jeden z podejrzanych będzie odpowiadał za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Podejrzani zostali przesłuchani, złożyli wyjaśnienia, nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i w trakcie tych wyjaśnień umniejszali swoją rolę w zdarzeniu. Do zdarzenia doszło 17 listopada na terenie Bytomia i Gliwic. 2 18-latków zdaniem prokuratury miało dopuścić się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 2 młodych kobiet. Chodziło o znęcanie się nad półnagą pijaną dziewczyną. Całe wydarzenie transmitowali w internecie. Później wyjechali za granicę. Kryminalni ustalili, kiedy ci dwaj mężczyźni zamierzają wrócić do Polski. W ubiegły weekend, dokładnie w sobotę, późnym wieczorem, zatrzymali pojazd, którym przemieszczało się tych 2 nastolatków. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. To nie pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnich latach. Tak zwani patostreamerzy zdobywają dużą popularność, a finansują ich widzowie.
Udało się przygotować przepisy, które określają definicję patostreamingu, dzięki czemu przestępstwo to może być ścigane i sądy mogą orzekać kary wobec sprawców tego typu czynów zabronione. Kiedy przebywali za granicą, jeden z zatrzymanych 18-latków wulgarnie wypowiadał się o wiceministrze sprawiedliwości. Zapewne nie spodziewał się, że z wymiarem sprawiedliwości spotka się tak szybko. Jeszcze w tym roku w trasę ma wyjechać 8 przegubowych autobusów o napędzie elektrycznym, które niedawno trafiły do PKM-u Gliwice. Takie same autobusy stoją już od kilku miesięcy w zajezdni PKM Katowice, jednak wciąż czekają na swój pierwszy przejazd. Łącznie Metropolia kupiła 32 pojazdy, które zasilą tabor 4 PKM-ów. Karolina Komada. Po 10 latach w zawodzie pan Marcin musiał przejść specjalny kurs obsługi elektryków. Teraz jest już gotowy, żeby wyjechać nim w trasę. Przyjemniejsze przede wszystkim, gdyż ten autobus na drodze po prostu płynie, tam nie ma żadnej zmiany redukcji biegów, hamulec też działa płynnie, więc według mnie tymi autobusami jeździ się lepiej. Jedyny powiedzmy mankament czy tam skomplikowanie to jest właśnie kwestia ładowania. Bo o ile na pełnym doładowaniu autobus jest w stanie przejechać około 150 km, to ten dystans może się zmniejszyć w zależności od warunków pogodowych. Jednak Gliwice mają być przygotowane na szybkie doładowanie. 10 V już jeździ, 8 lada moment wyjedzie, ładowarki gotowe. Co najistotniejsze, połączymy wszystkie najważniejsze osiedla w Gliwicach, bo i Sośnice, i Łabędy, i Waryńskiego osiedle, Żerniki, no i Trynek, także tam są ładowarki pantografowe, jak Państwo widzicie, tutaj są stacjonarne. Do gliwickiego taboru trafiło 7 autobusów 12-metrowych i jeden 18-metrowy. Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu m.in. z Unii Europejskiej. Koszty autobusów elektrycznych różnią się znacznie od tych napędzanych olejem napędowym. Te ostatnie kosztują 1 200 000 zł, a 12-metrowy elektryk to koszt 2,5 miliona złotych. Tutaj w ramach tego projektu otrzymaliśmy 85% dofinansowania. To jest połączone dofinansowanie zarówno z funduszy unijnych, jak i z funduszy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejny projekt to jest Zielony Transport Publiczny, który jest finansowany w 100% z funduszy krajowych i planujemy zakup 30 paru pojazdów. Metropolia zakupiła łącznie 32 pojazdy elektryczne i mimo, że część z nich trafiła do PKM w Katowicach już w czerwcu, to pojazdy wciąż nie wyjechały na ulicę. Muszą zostać zarejestrowane, a rejestracją zajmował się GZM jako ich właściciel. Wiemy, że zostały już zarejestrowane i obecnie czekamy na tablice rejestracyjne. Jak one do nas dotrą to i sprawdzimy autobusy pod względem technicznym, to będą mogły wyjechać na ulicę. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Te w Gliwicach mają wyjechać na ulicę już w przyszłym tygodniu. Ma to zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Dobry rozkład linii, który jest modyfikowany również na życzenia pasażerów. Centrum przesiadkowe oddane rok temu. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób korzysta z transportu publicznego. A właśnie te nowoczesne autobusy wyposażone w szereg udogodnień, chociażby takich jak ładowarki telefonów komórkowych, no myślę, że zachęcają gliwickich pasażerów do tego, aby korzystać. Zakup 32 autobusów i infrastruktury do ładowania kosztował łącznie 107 milionów złotych. Nie tylko deweloperzy budują w Katowicach nowe mieszkania. Na jednym z osiedli miejska spółka buduje blok z myślą o większych rodzinach. Miasto spodziewa się dużego zainteresowania podczas naboru, który rozpocznie się 4 grudnia. Łukasz Kądziołka. Zamieszkaj w Katowicach zachęca na swojej stronie miasto. Jedną z możliwości mają być mieszkania, które powstają na osiedlu Witosa. W miejscu wyburzonego biurowca KTBS buduje 75 lokali. Zauważyliśmy, że jest bardzo duży popyt rodzin wielodzietnych na duże mieszkania. Nawet pochwalę się, że mamy taką rodzinę 2 plus 8. Bardzo fajną i bardzo zadowoloną, myślę, z naszego mieszkalnictwa. Jak zapowiada katowickie TBS, inwestycja powinna zakończyć się w październiku przyszłego roku. Jesteśmy już chyba na wysokości 5. kondygnacji. Także myślę, że prace idą, wyprzedzają nawet harmonogram. Mieszkania z myślą o rodzinach wielodzietnych będą miały od 50 do 120 metrów kwadratowych. Na dole powstanie też żłobek dla 90 dzieci. Miasto spodziewa się sporego zainteresowania. Niedawno zwolniło się jedno mieszkanie na tym samym osiedlu i od razu znalazło się na nie ponad 70 chętnych. W naborze większe szanse będą miały te rodziny, które obecnie mieszkają w lokalu komunalnym. Im więcej dzieci, tym lepiej. Poniżej 16
7 roku życia będą punktacje. Oczywiście będziemy uwzględniali, biorąc pod uwagę, że mieszkania w TBS-ie mają dosyć dużą dostępność i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, będą również punktowane rodziny z pewnymi dysfunkcjami. Na wstępie trzeba będzie zapłacić tak zwaną opłatę partycypacyjną. 83 metry kwadratowe mieszkania za 63 tysiące. Biorąc pod uwagę cenę metra kwadratowego, gdybyśmy chcieli to kupić na własność, jest to po prostu nierealne. Stawka czynszu to 22 zł za metr kwadratowy, jednak będzie można się starać o dopłatę z programu Mieszkanie na Start, a wtedy czynsz wyjdzie połowę taniej. Będzie także możliwość skorzystania z pieniędzy zebranych na książeczce oszczędnościowej. Nabór rusza 4 grudnia. Chorzów postanowił zdemontować pomnik pamięci żołnierzy Armii Czerwonej, który znajdował się w Parku Hutników niedaleko Urzędu Miasta. Został przeniesiony na cmentarz parafialny przy ulicy Kalusa. W całej Polsce jest jeszcze około 20 takich pomników, które zgodnie z prawem powinny zostać usunięte. Paweł Jędrusik. Do demontażu pomnika doszło w miniony weekend. Nie wszyscy mieszkańcy zdążyli już to zauważyć, a miasto niespecjalnie się tym chwaliło. Uważam, że za późno, tak? Trzeba to było zrobić albo lata temu, albo już w tej chwili zostawić, tak? Bo napisy zostały wcześniej usunięte, a w tej chwili to już chyba nie miało większego sensu. Ten pomnik mi w ogóle nie przeszkadzał. On tu mógł stać. Także ja już go pamiętam od dziecka, także ja nawet nie wiem, kiedy go usunęli nawet dokładnie. Prawidłowo. Dlaczego? Dlatego, że to się nam kojarzy ze złymi wspomnieniami. Wprawdzie by nas wyswobodzili, ale wiadomo, jak było dalej. Urząd Miasta w Chorzowie tłumaczył, że pomnik usunął, bo chcieli tego mieszkańcy. Został przeniesiony na cmentarz parafialny przy ulicy Kalusa i ustawiony w pobliżu innego pomnika, upamiętniającego żołnierzy radzieckich. Co ciekawe, ten pomnik nie był wskazany przez IPN jako taki, który należy zdekomunizować. IPN konsultuje kwestię grobu, bo tam w okolicach pomnika również jest tam grupy żołnierzy radzieckich i tego grobu nie ruszaliśmy, natomiast ciągnęliśmy tylko pomnik i tylko tam, gdzie jest napis dotyczący wdzięczności. I choć od wprowadzenia ustawy dekomunizacyjnej minęło już dobrych kilka lat, to nadal nie wszystkie obiekty zostały usunięte z przestrzeni publicznej. W tej chwili pozostało do usunięcia w Polsce około 20 upamiętnień żołnierzy sowieckich, tak zwanych pomników wdzięczności Armii Czerwonej, a w zasadzie obiektów propagandowych. Jednak nie wszystkie miasta chcą usuwać takie pomniki z przestrzeni publicznej, a zmusić je do tego byłoby bardzo trudno. Taki był poniedziałek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.